Dzień dobry, przepraszam, już mi odwala. Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam w kolejnym Brotato. Jest po północy, a dzisiaj wstałem późno, ale poszedłem spać równie późno, więc się nie wyspałem. Nieważne. Wracamy do gry. Ja bym odkrywcą zagrał dzisiaj, strasznie fajna postać, a nim grałem może z raz. Na arenie pojawia się zdecydowanie więcej drzew. Zaczynamy z kuszą drwala, 10 do szybkości mamy, zasięg podnoszenia zwiększony, rozmiar mapy większy, wrogów więcej. Za to upuszczają mniej materiałów, są szybsi, a ja prawie nic nie biję. Przedziwna postać, nie mam zielonego pojęcia, jak sobie nią poradzę. Kaktusowa maczuga mega łatwo rozwala drzewa, ale czy to mi się jakoś mega przyda? Nie wiem, coś bym szybko strzelnego, szczerze mówiąc, wziął. I ogólnie, nie wiem, czy mi się to dzisiaj uda, szczerze wątpię. Nie tą postacią raczej, ale chciałbym pójść na szczęście i na... jakieś takie rzadkie, lepsze bronie. Takie, wiecie, fioletowe, czerwone bronie. Takie, które są dopiero fioletowe. Jak na przykład w ostatnim odcinku udało mi się odblokować karabin snajperski. Coś takiego bym chciał tutaj zobaczyć. Ej, dobra, jest więcej przeciwników, to ja muszę mieć coś obszarowego. Ale siekacz, kurde, on za rzadko bije. Broń chyba taka, co z bliska bije. Pochodnie wezmę, ona jest mega dobra na bicie dużej ilości przeciwników naraz. Od razu mi tutaj rozwali bez problemu drzewa. A przeciwników, co uderzy, podpali, to moje i se mogę potem dalej uciekać i jest elegancja Francja, Dawidy Bankowe. Czy to się nagrywa? Nagrywa. Boże, głupawe mam, przepraszam bardzo. Widzowie kochani, ale... Tak to już jest, tak to już jest po 20. Nieważne, hełm biorę oczywiście. Obrażenia z żywiołów, a może pójdę w żywiołowe? Może się trafi ten młot taki, bum 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 bum, on jest dobry. No nie chcę szybkości, bo szczęście bym chciał. Mutacja też nie, szybkości nie oddam. Urocza małpeczka jest cudowna. Kosa błyskawic jest git, jak najbardziej na obrażenia żywiołowe, git jest. Urocza małpeczka, super jest, zawsze ją biorę, to jest jeden z najlepszych temów w grze. Grzyba brać, szczerze wezmę, też jest mega dobry. I lecimy sobie dalej i... tego speeda tutaj raz oddałem, aczkolwiek więcej chciałbym tego już nie robić. Przeciwnicy są niesamowicie szybcy. A ja mam gigantycznie zwiększoną mapę i ten speed mi po prostu pozwoli tutaj bardzo, bardzo łatwo przeciwników unikać, to po pierwsze. A po drugie, no dzięki temu będę mógł te drzewa zgarnąć. No zobaczcie, ile jest tych drzew, ta postać to na szczęście jednak byłaby całkiem niezła, bo rzeczy z tych drzew mogły nawet wylecieć nieźle. Mały gekon. Natychmiastowe podnoszenie materiału po upuszczeniu, szczerze, takie średniawe trochę to. 3 do max HP, luzik, pochodnia, grzybol. Urocza małpka? Upiorne berło. No nie, no to zdecydowanie za mało bije, ja mam minus 40% obrażeń, dajcie spokój. A dlaczego te żywioły nadal tak dużo biją, mimo tego, że ja mam minus do obrażeń? Żywioły nie mają minusu do obrażeń? Nie wiem. Może? Opłacało się wymieniać. Lecimy dalej. No to tej trzeciej fali, skoro tu rzeczywiście cały czas jest większa szansa na bronię. Dostałem info, że to nie jest wcale większa szansa na bronię, które już posiadam. To jest po prostu większa szansa na bronię w tych pierwszych falach. A czy mi się trafi ta moja broń, którą już mam, czy nie, no to już jest inna sprawa. Ale powiem wam, że jeżeli rzeczywiście te obrażenia żywiołowe się nie zmniejszają od minusu procent do obrażeń, to ja będę w szoku. Ja byłem pewny, że one się zawsze zwiększają, a... Jak na razie, cisną nawet spoko. To podpalanie, ja wiem, że nie robię jakoś nadal specjalnie dużo, ale... Wystarczająco, żeby tych przeciwników jako tako zabić, nie? 6 do max HP, oczywiście. Kosa błyskawic, ja bym wziął i ulepszył, czy nie? Chyba nie, nie ma co na razie ulepszać. Weźmy pochodnię kolejną. No tu brońki, pochodnia kolejna. Roślina jest super i super. I lecimy, kolejna fala i cisnę sobie drzewka. Czasami jak kliknę tutaj, to wy nie widzicie myszki rzeczywiście, ale czasami to ja mogę kliknąć i strzelić sobie postać. Ja w ogóle HP, ja mam 29 HP już na czwartej fali? Ty masz więc bonus do HP? Nie. To te postaci, co mają minus do HP, to chyba ten minus jakoś mi działa, że w ogóle nie dostałem HP za level upy, bo to jest niemożliwe, żeby to była aż taka kosmiczna różnica w levelach. No naprawdę, jest gigantyczna różnica w levelu. I chyba z tych wszystkich temów, jakie ja mam, ja bym chyba pochodnie normalnie ulepszył, żeby ona była więcej. O, obrażenia od żywioł, wrzątek, super. Tutaj nic. 3 do max HP? Ja bym może to zmienił. 8 do obrażeń mi nic nie da. 5 do szczęścia wezmę. Pochodnie bym je połączył wszystkie w jedną, powiem wam. Bo ona ma taki atak, że to i tak to podpalenie ma najwięcej bić, nie? Grzybola?
No mega dużo daje ten regen jak dla mnie. Urocza małpka też jest świetna do leczenia. Roślinka, grzybola zostawiam. Tu nic niestety ciekawego. I lecimy sobie dalej. Ile ona bije? 8, czyli obrażenia żywiołów wchodzą z 5. No nie wiem jak to się... Nie mam zielonego pojęcia, już nieważne. Ważne, że to 8 razy ileś podpalanie jest w zupełności wystarczające na tych przeciwników. A mówię, jak mam jedną brońkę, to fajnie mogę sobie z nią takie duże grupy przeciwników tutaj zgarniać. Zwiększylibyśmy jeszcze troszkę tylko zasięg, żeby rzeczywiście ta pochodnia jakoś lepiej sięgała i byłoby naprawdę super. A ja tak jak mówiłem, liczę na itemki trochę lepsze. Dzisiaj liczę na ten plazmowy młot bojowy, czy nie pamiętam jak się dokładnie nazywało. Ale to jest właśnie broń typowo pod obrażenia żywiołowe. Broń fioletowa, której jeszcze chyba nie wykorzystywałem nigdy. Nie wiem, zobaczymy, może się trafił, byłoby super. Co jest strasznie z pieniędzmi ogólnie. Podejrzane sterydy, no bez sensu. Talizman Gituwa. 2 do pancerza, oczywiście. 3 do obrażeń od żywiołów, super. No i tu już bije 50 punktów obrażeń, to jest naprawdę sporo. Grzybol, pochodnia, kolejna. Paralizator? Chyba wolę kosę błyskawic. Wymieniam dalej, lemoniada jak najbardziej, pochodnia jak najbardziej. I to by było wszystko. Lecimy dalej, 32 punkty szczęścia. Nie no, to już może zrobić robotę, naprawdę. Zdecydowanie większa szansa na skrzynki w tym momencie. Z drzew, to jest świetny mi tam, że się trafił tak szybko, jestem w szoku. To jest fioletowy item, bądź co bądź. Większa szansa zdecydowanie na itemki z drzew, których oczywiście jest tutaj mnóstwo. Ja nadal mam za mało speeda. Zdecydowanie mam za mało speeda. Jedyne czego mi teraz brakuje, oprócz speeda, jeżeli chodzi o statystyki, to item torba. Żebym za te skrzynki teraz dostawał jakiekolwiek pieniądze dodatkowe. Bo co z tego, że te skrzynki dostanę, jak one jakoś specjalnie dużo mi nie dają. Więc no sami widzicie, że z tymi pieniędzmi tak kiepskawo jest trochę. Blizna, mniejszy zasięg, ale to się przyda. Robal obcych nie. Czapka? Nie chcę sobie zmniejszać zasięgu. Nie, nie będę sobie zmniejszał zasięgu. 2 do pancerza, zbyt dobre, żeby ominąć tak szybko. Pochodnia kolejna, lemoniada, wymieniamy. Płetwa nie, płonący kastet. No strasznie mały zasięg, ja bym go nie brał. Kolejna kosa błyskawic, takie obrażonka właśnie, co strzelają, są spoko. No i wrzątek jak najbardziej spoko, wyjmiemy jeszcze raz itemki. Oczu obcego. Takie średniawe, czapka ze śmigiełkiem jak najbardziej spoko. I lecimy sobie dalej. Jak zaczynam falę, to ja zawsze klikam. I rzeczywiście teraz widać to, że klikam, bo od razu robię atak bronią. O Jezu, ten poziom to będzie tragiczny, powiem wam. Z jajcarzami. No nie wiem, no idę i szukam tego. Drzewek tylko. O, i oczywiście jeszcze oprócz torby, no jeden jest item konieczny na ten build. Czyli wąż, żeby nam się to podpalanie z przeciwnika na przeciwnika przenosiło i będzie naprawdę super. No bo jak na razie za bardzo nie jestem w stanie jak sobie poradzić w ogóle z tak dużą grupą przeciwników. I się robią małe kłopoty, ale jakimś cudem nadal żyje. Regena coś tam mam, od przeciwników uciekam. Nie mam jakoś specjalnie dużo golda, co jest problematyczne. Oczywiście tego golda najmniej leci, strasznie mało pieniędzy tą postacią do zgarniania, bo ja praktycznie jej przeciwników nie zabijam, ale no mam naprawdę takie itemki. Brązolet energii, jakie dobre itemy tu się trafiły. 10 do zbierania, 10 do szczęścia wezmę. Znowu obrażenia żywiołowe, szczęście. Pochodnia, no spoko, ale... Ja bym chyba zaczął zmieniać częściej i raczej szukał broniek, a nie... brał to jakieś bonusy do żywiołów, więc bransolety energii już nawet nie kupuję, blokuję sobie jedynie pochodnie, bo sobie zrobię czerwoną pochodnię, jeżeli mi się teraz uda te pochodnie połączyć. I to już jest coś. No ale tak, to mówię, no to to olewa mnie. Z zasięgiem jest masakra, nie sięgnę tak dużo przeciwników, jak jest taka gigantyczna fala. Ja naprawdę muszę mieć tutaj zwiększony zasięg, albo po prostu tego węża, to jest najprostsza sprawa. Wąż tu robi wszystko, on mi tak podpala przeciwników w grupach, że to jest masakra. On mi zrobi całą robotę. Ja tu się martwić jakoś specjalnie o DPS, martwić nie będę musiał. Szczególnie, że już teraz jestem w stanie zadać 50 punktów obrażeń i to jest... Jezu, to jest wartość wystarczająca jeszcze na kolejne 5-6 fal, jak nie więcej. Naprawdę, to jest mega wystarczająco.
No, tu już troszkę przeciwników szarżujących jest, robi się niemiło. Ale tutaj dżuki, uniki, jak z Afryki, bardzo dobrze. 128, no strasznie mało mam pieniędzy. Metalowa płytka, spoko. Żabka też spoko, zasięg podnoszenia mi się przyda. Wyżyczkę medyczne zmieniam, bo... wąż, wąż, wąż. 3 do szybkości wezmę. Sharpie niszcz, no za mało to bije, nie ma szans. Pochodnie, bo teraz robię taki myk. Jedna pochodnia mi w zupełności wystarczy. Tą przetwarzam, kupuję kosę błyskawic i lecę teraz na same kosy błyskawic. I to jest super. Biała flaga. Ogólnie nawet okej na tą postać. Ja bym wziął trochę mniej przeciwników, przydałoby się. Wrogów mam 25% więcej, chociaż to dużo zmieni. Może coś tam zmieni, nie wiem, zobaczę. Szczęścia mamy naprawdę w miarę sporo, więc fajnie jest rzeczywiście z tymi itemkami ze skrzynek. O Jezu, jesteście szybcy, dlaczego wy jesteście tacy szybcy? Ile mam regena, przepraszam bardzo. 4, o to nie jest dużo, widzowie. Zawsze się cieszę z tej fali, bo jest mega easy, bo są słabi przeciwnicy ogólnie. Ale tutaj jak ja teraz mam takiego speeda, który wcale nie jest zły, ale oni mają takiego speeda, który jest bardzo zły, no to jest nieciekawie. Ślimak tu by się przydał, ślimaczek, i ja bym tutaj przeciwników spowolnił. Kurde, tak się cieszyłem, ile mam HP, ja od tamtej pory to w ogóle HP nie zdobyłem. Ziomek z itemem jest, ale szczerze, to nie mam co tam iść nawet. Przedmioty jednorazowe jak na razie tu mnie kierują w 100%. Jak ja się cieszę, że wziąłem lemoniadę, a nie wziąłem tego typa, co mi zmniejsza leczenie z tych lemoniad, bo tu bym umarł już 10 razy, jakbym miał mniejsze HP z przedmiotów jednorazowych. Ma mięśniak, on 5 max HP, ale zmniejsza zasięg, więc podziękuję. Pomnik na pewno, nie? Wykrywacz metalu? Okej. Obrażenie żywioł czy szczęście? Jeszcze polecę bardziej szczęście? No dawaj, do beki. Pochodni już nie biorę, białą flagę szczerze też nie będę brał. Czapkę, drzewo, bardzo tanie jest. Czapkę, spoko. Drzewo, mega tanie. Szukam broni. Torba, o! Pochodni brać nie będę, kolejnej. Czemu nie dostaję żadnej mojej broni, ty co jest? Jaki niefart. Hej, no przypał jest, widzowie, z tymi brońmi trochę. 1% sobie jeszcze speeda zmniejszyłem teraz. I szczerze już w tym momencie czuję te zmniejszenie prędkości poruszania się. No nie no, trochę nie far do itemów. Dosyć późno dostaliśmy węża, więc bardzo dużo materiałów straciłem z poprzednich fal, bo no to podpalanie po prostu nie działało jakoś specjalnie i przeciwników nie dawałem rady podpalać. I szczerze to podpalanie nawet teraz mnie mało robi. Jezu, tragedia. Powiem wam, że tragicznie, naprawdę poszło. Okropne itemy, mega nie far do itemów. Mam nadzieję, że teraz trafi się coś lepszego. Ale ogólnie, no to podpalanie całkiem niezłe. Ja bym zaczął na to, tylko że nie z pochodnią, a z tymi różdżkami. I to by było milion razy lepsze. No bo rzeczywiście, to nie ma zasięgu. To nie ma jak sięgnąć tak dużej ilości przeciwników, a te różdżki robiłyby robotę niesamowicie. Więc teraz żadnych itemków nie zgarniam. No chyba, że to będzie wąż, bo to jest item kluczowy. I szukam jakichś ciekawych broniek. I raczej nie będą to pochodnie kolejne. Też dobra, jedną pochodnię i od razu łączymy. Trująca ma się spoko, ale ja szukam broni. Kupon trzeba wziąć, będzie taniej. Pochodnia. Pistolet maszynowy raczej nie. Język obcego byłby nawet ok. Kupon kolejny. Taniocha. Lemoniada jest świetna. Paralizator też nie. No, nadal liczę, że... jeszcze mam dwie fale. Tą i kolejną. Nadal liczę, że uda mi się dostać mimo wszystko... tę różdżkę. I byłoby... całkiem spoko. No i tutaj zdecydowanie więcej movement speeda. Tam chyba trochę... przesadziłem z tym movement speedem. Do 10% sobie zbiłem, a to jest ta standardowa wartość, która jak najszybciej jak dla mnie powinna być raczej zwiększona, a nie tak do olania. Szczęście. Nie wiem co tu zwiększyć, dam to szczęście. I zasięg. I kupon, i tanio itemy. Lemoniada jest mega dobra. Lemoniada też jest kluczowym itemem na tą postać jak dla mnie. Wąż! O! No i trochę lepiej. Ale nadal nie mam tego podpalania zasięgowego. I tego najbardziej mi brakuje. No bo te pochodnie
wszystkie same nie zrobią, nie? Wszystkich przeciwników mi same nie podpalą raczej. Ale zobaczymy, może teraz pójdzie trochę lepiej. Zdecydowanie szybciej wąż, więc tych przeciwników zdecydowanie więcej też powinno w tym momencie padać. Ja leczenie dodatkowe z przedmiotów jednorazowych mam, więc no mówię, teraz każde drzewo to dla mnie 4 HP minimum. Maksimum też, bo skrzynki raczej chyba więcej nie liczą, nie leczą. Bak! Nieźle. Naprawdę nieźle. 2 do pancerza, też spoko. Wąż. Kawa jest super. Kupon, 3. kupon? Kurde, ja mam 15% tańszej temy w tym momencie. Ale nadal mam tylko jedną brońkę i tu się robi już nieciekawie na tej fali. Dobrze, że jest wąż. I dobrze, że w bardzo dobrym miejscu jak na razie się drzewa mi zaczęły pokazywać. Ciach, wszystkich podpalamy i lecimy dalej. Ja sobie zgarniam materiałki. I lecimy po kolejne drzewa. I kolejne materiały po drodze do zgarnięcia. Tam skrzynka, tu jeszcze. O Jezu, 2 skrzynki, jeszcze kolejne drzewa. 2 itemki, zobaczymy jakie. Ołówek, bez sensu. Czapka. No nie chcę tej tracić zasięgu. Szybkość jak najbardziej. Kuponik. Kawa jest świetna. Pochodnia kolejna się przyda. No i jest ta kosa błyskawica, ale ona taka... Do dupy trochę była. Ja bym na podpalanie leciał. Torba! I kawa. Torba i kawa. Dobre, dobre, dobre. Może być. Tylko więcej broni, bo niepotrzebnie łączyłem, powiem wam, te pochodnie. Chyba jednak 2 pochodnie pojedyncze byłyby lepsze niż ta jedna połączona, rzeczywiście. I tu nie wiem, czy jest sens w ogóle lecieć w jakąkolwiek regenerację. Tutaj chyba z samego podnoszenia przedmiotów jednorazowych się będę leczył wystarczająco. No trochę regena warto mieć zawsze, jak się tam trafi jakiś tani. Albo ze skrzynki, oczywiście, że wezmę, ale ogólnie roboty to tutaj owocki robią niesamowitą, bym powiedział. Ziomka z itemem, no raczej nie zabije. 1 skrzynka tylko, mega słabo, jestem wręcz zszokowany. Kozia czaszka wymieniam. Obrażenia od żywiołów jakieś, bo trochę już zaczynam odpadać z tymi obrażeniami. Kawunia, torbunia. No i trochę gówno. O! Trochę lepiej. Okej, trochę lepiej. Podpalanie będzie. I wyrzutnia nuklearna będzie. Chciałem lecieć na bronie fioletowe, to może polecę. I ciekawe byłoby mieć 6 wyrzutni nuklearnych. No to teraz procent obrażeń by się liczył rzeczywiście na nich. No bo jak na tym podpalaniu nadal to podpala, mimo tych minus 40% obrażeń, to coś tam nadal fajnie bije. No to wyrzutnie nuklearne rzeczywiście bez procentu do obrażeń dużo nie zrobią. Nadal będą biły tam 30 parę, więc to nie jest nic, nie? Ale wypadałoby ten procent do obrażeń trochę na tym zwiększyć. No i tak zakładam, że będę miał parę, a zobaczymy, co się trafi. Ej, super poszła ta fala. Fala 7 teraz, z jajcarzami będzie. Obrażenia dystansowe zwiększone, ale regen nie. Tu też nie. A wezmę sobie 3 do regena. A to bym zmienił. I 8% do obrażeń, elegancio. I wyrzutnia nuklearna już bije zdecydowanie więcej, 42. Medal. Szansy na kryta nie potrzebuje na tych broniach, więc szczerze, medal jest nawet dobrym itemkiem do kupienia. O, to chciałem zobaczyć, miotacz ognia, no kurde. To jest item dobry. Złączę sobie zaraz pochodnię, będę miał 1 pochodnię i sam miotacz ognia. I on będzie cisnął niesamowicie. Będzie mi teraz lepsze od tej pochodni, szczerze mówiąc. W ogóle mogłem sprzedać i kupić to. Trujący napój, prędkość ataku, zasięg. Ale regen mniejszy. To raczej przy drogi na to, co mi daje. Lecimy, kolejna fala, jajcarze. Może być mały kłopot tutaj, mimo wszystko. Jezu, jak to rzadko bije. Ale rzadko bije ta wyrzutnia nuklearna. Niesamowicie rzadko, bym powiedział. Ja żadnego regena nadal nie mam. O, tu już jak są silniejsi przeciwnicy, to mnie trochę mogą do rogu zagonić. I się robi nieprzyjemnie trochę.
A akurat tak się trafiły te drzewka, że nie było ich za dużo w jednym miejscu, nie? Na samym początku. Na początku się praktycznie w ogóle nie pojawiły. Tu jakie kombo poszło w jedno miejsce od tych ziomali. Ej, no i serio tylko jedna skrzynka, no co ty dajesz? Płetwa. O Jezu, 10 szybkości, to jest mega dużo na tą falę. Wezmę. Zasięg? No już szczerze nie potrzebuję. Pancerz wezmę, miotacz ognia. No połączę te pochodnie, zostanę z jedną, ale kolejnych kupować nie będę już. No i medal. Dobry item, mega dobry item. Łagodny obcy bez sensu, ale ślimak. Oj, ślimak jest super. Nawóz troszkę przypóźno mi się wydaje na to zbieranie, chociaż bardzo tanie, sąsiad w miarę szybko zwróci. Dobra, lecimy sobie dalej. Łagodny obcy oczywiście olewam, bo to jest... No nie, no, jestem aż takim wariatem, żeby sobie jeszcze to kupić. Miotacz ognia fajnie ciśnie, ale na miotacz ognia, no to typowo obrażenia żywiołowe. Ja jakoś specjalnie dużo nie mam, więc nadal niestety ten miotacz ognia jakoś specjalnie dużo podpalać nie będzie. Ale ogólnie, co ma zrobić, to zrobi. Dużych grupek, słabych przeciwników raczej tu już spotykać nie będę. I nawet fajnie leci. Fajnie lecą te dodatkowe materiały, nieźle. Regen jakiś mam? No mam. Wyssanie życia jakieś mam. Wydaje mi się, że każdy pocisk z tego podpalania od miotacza ognia też chyba może wyssać życie. To też jest nawet nieźle. Jedna z najszybciej bijących broni w grze. Razem z miniganem i nie wiem, tam tym działkiem maszynowym, więc... No mówię, działa naprawdę spoko. Jeżeli to wyssanie na nim działa, ale no czemu miałoby nie działać? No i fajnie jest. 234 materiały. Obrażenia od żywiołów z chęcią. Płomienie aktywują się 10% razy szybciej. Gituwa. Zasięg. A wezmę 10 do zbierania. No, fala 8 to jeszcze mogę wziąć. Na pewno ślimak, na pewno nawóz. 5 mocy. Ciasto jest super. Rękawica bokserska jest fajna. Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc, za bardzo na tych moich broniach, ale spoko. Miotacz ognia kolejny, którego nawet nie wiem czy będę łączył. Chyba nie, na razie jeszcze nie. I lecimy dalej. No ja liczę oczywiście na więcej akurat wyrzutni nuklearnych, bardziej jak na jakichkolwiek innych broni. Miotacz to jest taka broń, że jedna, no zobaczcie, jedna z wężem wystarczy, żeby wszystkich przeciwników na mapie podpalić. Jezu, jak to podpala. Więc wyrzutni by mi się raczej więcej przydało. Pochodnia to już w ogóle jest do wywalenia. To jest item, którego nawet nie chcę, szczerze mówiąc. Ja nie wiem nawet, czy już go teraz nie wyrzucę. To jest zdecydowanie gorszy miotacz ognia po prostu. Wolniejszy miotacz ognia, tak 100 razy wolniejszy. No, chyba wyrzucę tą pochodnię. Jest kompletnie useless, a zwiększa mi szansę na dostanie kolejne pochodni, której kompletnie nie chcę. A zamiast tego wolałbym dostać kolejny miotacz, kolejny oczywiście wyrzutnie nuklearne. To są te brońki, które ja chcę widzieć. Pancerza jeszcze bym sobie trochę dodał na pewno. Jak na razie z unikaniem też jest nieźle. Przeciwnicy są spowolnieni, bo mają ślimaka. Ja jestem przyspieszony, bo mam inne itemki, które mi dały speeda i z level upa dostałem speeda. No i na tym levelu 382 materiały. Nawet nieźle. Minus obrażenia żywiołów na pewno nie. Na pewno nie robal obcych. 9 do max HP, no to jest za dobre. 2 do pancerza czy prędkość ataku? Ja bym wziął prędkość ataku. Bug na bank. Miotacz ognia. Króliczek. Raczej się jeszcze zwróci. Generator. Gituwa. Mogłem wziąć tą pijawę. Nie wiem, czemu już z całym moment tak ominąłem. Skrzydła minus obrażenia od żywiołów, więc nie. Kaczucha też nie. Chociaż 10% obrażeń też by mi to zwiększyło. Mamy generator. No ale chyba jednak nie mogę. Za dużo te miotacze ognia biją. A pochodnie wyrzucę w kolejnej turze. Dobra, lecimy sobie dalej. Fala 10. Zobaczymy jak to tam pójdzie. Dobrze mam to, że płomienie się aktywują trochę szybciej. No to ten miotacz ognia rzeczywiście... Zazwyczaj problem mam z ogniem taki właśnie, że fajnie to podpalanie na przeciwników działa, fajnie działa z wężem, że już w ogóle przechodzi to na innych przeciwników. Problem jest taki, że jak ktoś do mnie szarżuje i ja go podpalę, to on bez problemu zdąży do mnie podszarżować zanim go spalę. Więc nigdy jakoś specjalnie dobrze to nie działało. Ale jak mamy zwiększoną prędkość działania płomieni, jeszcze tam palnie czasami dużą grupę ta wyrzutnia nuklearna, no naprawdę jest spoko. No mówię, ja bym został przy tych dwóch miotaczach ognia, które mam, i je tylko ulepszał.
a dodawał więcej wyrzutni nuklearnych. No i sprzedał kompletnie pochodnie, bo jest useless. Mega useless, jest do dupy. Nic nie robi. Drzewka, 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 itemki jakieś? Czemu nie ma żadnych itemów? Ile mam szczęścia? 7. No to mało. Okej, okay. Czarny pas, nie będę sobie zmniejszał szczęścia, grzyba też nie. 6 do max HP, super. Wykrywacz metalu? Nie. Sprzedam sobie pochodnie, żeby już mi się nie trafiała. I kolejny miotacz ognia, i super. Przeszywanie 99, minus 100% obrażeń. To mi nic nie zmienia, więc git. I połączmy sobie miotacz ognia. Będzie jak dużo więcej bił. O Jezu, prawie tyle co nic, się nie opłaca ich łączyć. Wyrzutnia nuklearna, super. I kawunia. Dobra, lecę dalej. Dobra, dwie wyrzutnie nuklearne i dwa miotacze ognia, to już jest coś. Ole, to tłucze. Ej, to mu nawet nie daje podejść. Ja mam rękawicę bokserską? Mam. Ej, to ja chcę jeszcze jedną rękawicę bokserską. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, jak często biją te miotacze ognia i jak dużo one mogą odrzucić przeciwnika. Ja teraz żadnej osełki nie będę brał, bo ona mi zmniejszy odrzut. Ja naprawdę chciałbym mieć tego odrzutu jak najwięcej. To jest świetne do trzymania przeciwników na odległość. Ej, super idzie jak na razie. No, w końcu się trafiło jakieś dobre itemki. Dobra, dosyć sporo tam materiałów po prawej stronie, wydaje mi się, że zostało. Bo one są tam takie trochę większe, więc może ich mało być na mapie, ale tak naprawdę tam dosyć sporo pewnie leży, więc o, zgarnijmy je sobie. Kolejny itemik, git. Jakby się talizman trafił teraz. Ale byłoby super te 30 do szczęścia na tej postaci, no. Tyle drzewek. Jak ja już mam torbę, rzeczywiście z każdej... z każdego itemku dostaję dodatkowe 15 materiałów, no to się samo zwraca. Kwas? Jak najbardziej. Kupon kolejny, ty ile kuponów ja dostałem. 4 do regena wezmę zamiast tych obrażeń, szczerze mówiąc. Kolejny groźny kuliczek, spoko, też się jeszcze zwróci raczej. Rękawica bokserska, właśnie o tym mówiłem. Upiorne berło, no nie ma szans. Tyjąca maś. Ojejciu, potwór elitarny na tej fali, to już może być dosyć trudne. Medal też zablokuje. Wyrzutnia rakiet, nie, ognisko, nie. No, tu może być kłopot. Z potworem elitarnym, ja raczej postaram się go po prostu unikać. Zobaczymy co to jest, ajajaj, no to jest taki, że... Nie za bardzo jest do unikania, szczerze mówiąc. Jezu, ja jestem... Za szybki na to, to jest chyba najgorszy boss na tą postać. Tak mi się wydaje. Jest niesamowicie trudny, bo nas bije nieważne w jakim miejscu na mapie jest. Gdzie większość bossów na tak dużej mapie, no by nic tam nie robiła, bo by nas nawet nie widziała. Ja kompletnie nie zwracam uwagi na przeciwników, na materiały, na drzewa. Ja naprawdę poruszam się tutaj jako tako wokół tylko po to, żeby przeżyć, bo serio, wydaje mi się, że to jest bardzo problematyczny minibosik. Elitka, czy jak tam zwał, tak zwał. Na początku tak szybko się poruszałem w porównaniu do jego pocisków, że no stop mnie bił po prostu, bo serio, za szybki byłem po prostu na to. Poszło ok, poszło ok. Nie wiem ile tam na ziemi zostawiłem materiału, no sporo, ale jest git, jest git. Tutaj nic. Ma się do zbierania? Nie, czy do obrażeń żywiołów, jak najbardziej. Kolejna wrzutnia nuklearna, super. No i kolejny medal. Wymieniam za darmo. Biała flaga i świeczka. O! O! Super. I to też się zwróci. No i dobra, lecimy na kolejną falę. Ja mam tutaj podwójne materiały przez 111 materiałów, więc na pewno na kolejną wyrzutnię nuklearną uda mi się uzbierać. Powinno być w miarę luźno. Mam kolejną rękawicę bokserską, więc te miotacze ognia teraz jak naparzają 10 razy na sekundę, to one 10 razy na sekundę nakładają 6 punktów odrzutu. To tak jakbym 2 razy na sekundę uderzał tym młotem z największym odrzutem w grze. On ma chyba z 30 właśnie punktów odrzutu. No to jest niesamowite. O, jest ziomek do zabicia z itemkiem. I super, udało się. Nie, no jest elegancko teraz. Nawet przeciwników jakoś specjalnie dużo nie ma. Ja wiem, że zmniejszając sobie przeciwników, ja mam teraz też zdecydowanie mniej materiałów do podniesienia, szczególnie zwracając uwagę na to, że ja ogólnie na tej postaci mam mniejszy procent materiałów wyrzuconych z przeciwników. Ale czuję się naprawdę na tyle już dobry buildowo.
troszkę teraz podwyższyć jeszcze te obrażenia żywiołowe, żeby to podpalenie ciut więcej biło, procent do obrażeń, żeby ta wyrzutnia więcej była i jest git. Brzydki zombie mi się przyda na elitki, wiem, że sobie trochę obrażenia tym zmniejszę, taczki nie biorę. Podejrzana mikstura? Jak najbardziej, szczęście mi się przyda. Kolejna taczka do wyrzucenia, zębatka do wyrzucenia. Wyrzutnia nuklearna, biała flaga, nawóz zmieniamy za darmo. Nic ciekawego zmieniamy za darmo. Lemoniatka i metalowa płytka też się przyda. I lecimy dalej. Horda, 14 fala horda. Nie lubię na 14 fali hordy, wiecie o tym dobrze, bo to są przeciwnicy strzelający z zasięgu przez całą mapę na nas. Ale że mam 3 wyrzutnie nuklearne, to może jakoś to przetrzymam. 10 punktów obrażeń biją. To nie jest źle, ja muszę mieć nawet sporo pancerza. Nawet nie wiem, ile mam pancerza. 8, no to nieźle jest. Jest naprawdę nieźle. No i plus jest taki, że ta mapa jest gigantyczna, a ja mam dużo movement speeda, więc unikanie takich zasięgowych przeciwników na tak dużej mapie nie jest aż tak bolesne. Widziałem moda w ogóle, jak sprawdzałem mody do Brotato. Nadal postaram się w miarę odblokować wszystkie zwykłe postacie, zanim się będę brał za te mody do Isaaca na przykład. Znaczy, Isaacowe mody do Brotato. I jeszcze jest mnóstwo innych modów do Brotato, dodających po prostu więcej kontentu. Ale widziałem tam właśnie jakiegoś moda, że gościu sobie zmniejszył mapę tak gigantycznie, miał taką tycią mapę, że on był po prostu 1/6 wielkości mapy. Ale miał taki build, że i tak nikt do niego nie podchodził, nie? O Jezu, jak ja mało pieniędzy zgarnąłem na tej fali. No może już przesada trochę z mniejszą ilością tych przeciwników. Motyl nie ma szans, osełka nie ma szans, taczka też do przetworzenia. Obrażenia od żywiołów jak najbardziej. Metalowa płytka, już mi starczy pancerza raczej. Kajdanki sobie zablokuję, bo już jest dosyć późna fala. Wielkość wybuchu, oczywiście, że tak. Urocza małpka, ona mi dużo może wyleczyć, mimo że tych materiałów jest mniej. Chociaż może sobie nie będę zmniejszał już obrażeń. No, dużo to nie zmniejszy. Tyle co nic. Wymieniam dalej za darmo. Torba kolejna, świetna. Talizman! Trochę późno, ale i tak wydaje mi się, że dobry. Lecimy dalej. Kajdanki sobie trzymam. Postaram się teraz jakieś z level upów dostać może właśnie HP upy. Jak najwięcej się tylko da. No i wezmę sobie kajdanki. Plus 8 do obrażeń żywiołowych, czyli na podpalenie. Plus 8 do obrażeń dystansowych, czyli na moje wyrzutnie nuklearne. Na wyrzutnie nuklearne tak naprawdę obie te statystyki działają, więc naprawdę mi się mocno obrażenia zwiększą. Jest gituwa ogólnie. Teraz jedynie problem z przeżywalnością na elitce. Na ostatnich dwóch elitkach. Wyssanie życia może jakieś, żeby z tych miotaczów ognia? Albo dużo spina, ja będę uciekał całą mapę? To jest gigantyczna mapa, więc tu może nawet z zasięgu tego kręcącego się wyjdę, bo tamten drugi to mnie będzie bił przez całą mapę i tak bez problemów. Z nim może być spory kłopot akurat. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Dużo mi dodatkowych materiałów też generuje ten skubany. Te torby, o, mega dużo robią. Świnka skarbonka? Nie, już mi się nie chce. Medal jak najbardziej, zębatkę olewam. Szaleństwo olewam. Ale mu lecą do góry te tak. Wymieniam to na... Kurde, widziałem tam zdrowie, ale chciałbym plus 6 do zdrowia minimum. Oj, 9 do szybkości to jest chyba za dobre, żeby nie wziąć. No kolejna wyrzutnia. I talizman. I kajdanki trzymamy, wymieniam za darmo. Podejrzana mikstura już starczy. Korona na pewno nie, skrzydła na pewno nie. No może teraz dostanę tego HP upa. Na 18 fali może wezmę te kajdanki. Jezu, jaki to ma zasięg w ogóle gigantyczny. To ma 800 punktów zasięgu. Masakra, przez całą mapę biją te wyrzutnie nuklearne. A ja w ogóle mam tyle wyrzutni nuklearnych, że one same sobie zwiększają obrażenia, no nie? Ciężka i wybuchowa. To jest ciężka, bro? O kurde. Nawet nie wiedziałem. Wybuchowa, plus 15% wielkości wybuchu. No, to jest mega duża różnica. Ale nie będę zmniejszał sobie na pewno ilości moich miotaczów ognia. Te dwa wydaje mi się, że minimum. One mega często biją. Ja nie mam wystania dużo, 3%, ale... No ja jedyne co, to muszę teraz zwracać uwagę na moje zdrowie, na przeżycie elitek. No mówię, nic więcej. DPS-owo na zwykłych przeciwników jest mega dobrze. Ogólnie jest ich mało, bo jest zmniejszona ilość przeciwników w porównaniu do tego, co było oczywiście. Mapa jest większa, więc... Tłoczno to tu nie jest, nie? Wiecie o co chodzi. I drzewko, i kolejne, jeden level upik. Mało strasznie itemów teraz. Tak jak wtedy się chyba z 4 czy 5 itemów trafiło, no to tutaj nie wiem, może z 2? Ole, widać z itemami, no. O
kurde, o 3, dobra, tyle dobrego. Blizna już za późno na nią. Opaska na oczy też. Skrzynka z narzędziami nie chce. No dzisiaj do spierania, szanujmy się. Czy do pancerza? Nie potrzebuję szczerze już pancerza. Prędkość ataku, może. Też jest dużo. Dasz mi HP? Czy wezmę to 3 do wyssania życia, ale syf. Wydasz ognia kolejny. Talizman kolejny. Nie wiem, czy nie za dużo już. 12 do max HP. O. O. I to kupię, a potem kajdanki i mamy 70 coś HP. Jest super. Dobra, potwór elitarny. Potwór elitarny, fala 17. Ten, z którym zawsze mam problem, ale chyba szczerze na ten buildzik będzie git. Tu przeciwnicy zasięgowi mnie nie bolą. On strzela i to jest jedyne, co mi może sprawić kłopot, ale nadal jest w miarę luz. Znam mu się trafić, jak się leczę. No, mniej niż myślałem. Nie za dobrze. O, tak to mogę powiedzieć. Nie za dobrze się leczę. Więc z tym jest trochę kiepsko. No i na tej mutacji to ja nie wiem, czy ja go dam radę w ogóle zabić. Może być spory kłopot. No, obrażeń na elitki zbyt dużych nie mam. Już po tej elitce widzę, że elitki na ostatniej fali nie mam co nawet próbować zabijać. Jedyne, co mi zostaje, to chyba ucieczka. Jest mnóstwo przedmiotów jednorazowych z przeciwników. To mi się mega podoba. Ja mam gigantycznie zwiększone szczęście, więc tych owocków tu będzie leciało od groma. A one też leczą dobrze. Kurde, ale tam 100-milowy las był normalnie. Nie chcę tego? Nie chcę tego na pewno. Panda. Medal. I kajdanki w kolejnej fali. Miotacz ognia? Spoko. Ten na czerwony złączymy. I czerwony ile bije? 32. A ten 30. Bez sensu. Wiem, że więcej razy, ale i tak bez sensu. Wymieniam jeszcze raz. Pająk. Pierwszy raz go widzę. Właśnie do obrażeń. 6 prędkości ataku za każdą posiadaną unikatową broń. Unikuj tak mam na minusie. On mi da 12 do prędkości ataku, 12 do obrażeń. To jest mega dużo. Nawet za 270, jak dla mnie. A jeszcze mam dwie fale, żeby na to uzbierać i na kajdanki. Więc raczej luźno. Jak się trafię, jeszcze mi rzeczywiście teraz itemki. Ujej, już dwa itemy. No to już jest 60 dodatkowych materiałów. Super. Oj, na tej fali zasuwają, powiem wam. O, mimo słowa ze ślimaka, to i tak szybkawi są troszkę. Fala 18, muszę ją zapamiętać. Fala 18 to jest z szarżującymi, przeklętymi przeciwnikami. No i ostatnia moja szansa na zdobycie zwiększonego max HP z level upa. Szczerze, mam tyle max HP, że jakoś specjalnie się o to bić nie muszę nawet. Jakieś, nie wiem, obrażenia żywiołowe też bym z chęcią przyjął. Wyssanie życia, regen. Pancerza już mi raczej, tak jak mówiłem, starczy. Chociaż to max HP też by było spoko. Bardzo łatwo jestem się w stanie wyleczyć z tych, z owocków, więc to max HP, wbijam się na maxa, lecę, zgarniam owocki, wbijam się na maxa i tak koło Macieju. Ile itemków? 4, nawet nieźle. Plecak odrzutowy? Kurde, no 15% obrażeń, 10 na unik wezmę. Ziemniaczek, kurde, oczywiście, że tak. Materiał wybuchowy, oczywiście, że tak. Jak mam na unik już coś, to wezmę na unik dodatkowo. O Jezu, jakie dobre rzeczy tu są. Materiał wybuchowy. Wezmę pająka najpierw. A, on mi daje minus na unik. Dobra, i tak go wezmę, śmieszny jest. Blokuję to. Wsio. Ostatnia fala, kolejna. Kupujemy kajdanki i kupuję zasięg eksplozji. Nie wiem po co mi to, bo już jest gigantyczny ten zasięg eksplozji. Jedne co to teraz będę musiał, mówię, unikać elitek. Nic więcej mi nie zostanie. Ile mam do prędkości? 57%, Boże Święty, nieźle. Nadal mimo wszystko przeciwnicy są w stanie do mnie podejść, więc jestem w szoku. W życiu bym się nie spodziewał. 113 punktów obrażeń bijemy za pomocą eksplozji z... Aż mi miga, Boże, jakie to jest jasne. 113 bijemy za pomocą eksplozji z wyrzutni nuklearnej. Na kryta to ja mam chyba na minusie, więc krytować to ja w ogóle nawet nie mogę. No nie zabije to raczej tych elitek. Dupy nie urywają te obrażenia. Ale złe też jakieś nie są.
A fala jest mimo wszystko bardzo długa, chyba tam z 90 sekund trwa ta ostatnia fala, więc półtorej minuty z nawet dobrymi obrażeniami może będę w stanie te elitki zabić, zobaczymy. Szkoda, że tylko dwa itemki tutaj. Szaleństwo? No nie, nakryta mam minus 16. Barykada bez sensu. 9 do max AP, o, z chęcią. Materiał plastyczny, kajdanki, wymieniamy za 0. Mysz na pewno nie, wymieniamy za 0. Wyrzutnia nuklearna. Nie będę już przetwarzał miotacza tutaj, bez sensu. Kolejny medal chyba kupię. Obrażenia, pancerz, szybkość. Kryta i tak nie mam, maxa pewien, że mi nie da, ale co mam już zmieniać, już tu nie dostanę raczej. Lecimy sobie dalej. Mało regena, mało wyssania, jest z tym bardzo źle. Postaram się zostawiać i nie podnosić materiałów jednorazowych, jeżeli nie muszę. I gdzieś do tych drzewek po prostu lecieć w sytuacji kryzysowej. Ej, nie biję wcale małych obrażeń, może nawet dam radę zabić tych bossów. No, fajna obrażonka bijemy. A zasięg eksplozji jest tak gigantyczny, że ja wystarczy, że stoję gdziekolwiek blisko tych bossów, to i tak trafiam wszystkich przeciwników, którzy podchodzą. No nie ma szans mnie ktokolwiek uderzyć ze zwykłych przeciwników, serio. Dobra, movement speeda na tyle dużo, że ciebie oczywiście tutaj obchodzę. No i tu już chyba przestajesz szarżować. Na tej ostatniej mutacji to już w ogóle jesteś luźny. O Jezu, ale super, idzie. 10 punktów obrażeń tylko otrzymałem. Ile mam pancerza? 12, no też dużo. Super itemki. Super podejście. No, ja dobijam elitki. Dobra, dobra, żebym się tutaj nie zakręcił. Bez przesady. Nie ma co się śpieszyć. No, ci szarżujący przeklęci to trochę biją mimo wszystko. Dobra, i ta elitka została. I dobijanko. I super. Wygraliśmy odkrywcom. Co się udało odblokować? Kompas. 5 do szybkości, 3 inżynieria, minus 3 nakryta. Ale gówno item. Taki nie wiem. Dla inżyniera tylko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. No nic, kochani. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Serweczka za głupi komentarz. I tak trochę ciszej muszę gadać, basowo bardziej, bo noc jest. Dobra, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku Uzbroja. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, miłego weekendu, pa, pa.